miałam już przyjemność dzisiaj opowiadać Państwu o aspektach S, czyli social w ESG, a teraz zaprezentujemy temat związany z ESG due diligence dla osób, które nie były na wcześniejszych sesjach. Iwona Sprycha, jestem partnerem w KPMG. Dzień dobry, Katarzyna Wołuczkiewicz, wicedyrektor w dziale doradztwa transakcyjnego. Mówimy dzisiaj dużo o oczekiwaniach inwestorów w kontekście ESG. Ten blok tematyczny też jest poświęcony teraz kwestiom wymogów w celu uzyskania finansowania. Dlatego też temat właśnie ESG due diligence, który bardzo mocno adresuje ten temat. Kwestia podejścia do uzyskania finansowania czy realizacji transakcji wymaga analiz właśnie środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i tak naprawdę tego corporate governance, tak? No ale właśnie czym jest to ESG due diligence? Może zanim powiem, czym jest to ESG due diligence, przypomnę Państwu, czym jest samo badanie due diligence. Badanie due diligence to szczegółowa analiza przedsiębiorstwa, biznesu, grupy, która jest dokonywana przed przeprowadzeniem transakcji fuzji i przejęć. Jeśli chodzi o główne cele, jakie ma badanie due diligence za sobą, to przede wszystkim określenie, czy podmiot, który jest przedmiotem transakcji, posiada niezbędne zasoby w celu zrealizowania potencjału inwestycyjnego, który jest założony na potrzeby danej transakcji. Można więc powiedzieć, że z jednej strony badanie due diligence ma za zadanie zidentyfikować wszelkie zagrożenia i problemy związane z działalnością przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony zidentyfikować ten potencjał, który można osiągnąć właśnie dzięki realizacji danej transakcji. To, co warte do podkreślenia, to fakt, że badanie due diligence może być przeprowadzone zarówno na rzecz strony kupującej, jak i na rzecz strony sprzedającej, tak zwane vendor due diligence. Natomiast czym jest to ESG due diligence? ESG due diligence jest tak naprawdę następnym krokiem w kontekście rozwoju transakcji kompleksowych. Wynika to przede wszystkim z większej świadomości inwestorów w kontekście zrównoważonych aspektów biznesu, a także, jak to było już dzisiaj wspominane, z większych wymagań instytucji finansujących daną transakcję. Jeśli chodzi więc o badanie ESG due diligence, analizowane są aspekty związane z normami środowiskowymi, kwestiami odpowiedzialności społecznej, jak i zarządzania ładu korporacyjnego. Jeśli chodzi o podsumowanie jednym zdaniem, czym tak naprawdę jest ESG due diligence, można powiedzieć, że to tak naprawdę analiza najważniejszych aspektów ESG, które są ważne zarówno dla przedsiębiorstwa, który jest przedmiotem transakcji, jak i dla inwestorów. Gdy ten temat ESG due diligence pojawił się kilka lat temu, to nawet my w naszym gronie sobie właśnie żartowaliśmy, kto to będzie robił, czy to ESG due diligence to jest tak jak Yeti, o którym wszyscy mówią, a nikt tego nie robi. Tak naprawdę teraz widzimy, że to zainteresowanie i ta potrzeba jest bardzo duża, tak? I z tego powodu zdecydowaliśmy się kolejny rok z rzędu przeprowadzić globalne badanie ESG due diligence. I już teraz chciałabym Państwa zaprosić do zapoznania się z wynikami tego badania, gdy zostaną opublikowane. Planowane opublikowanie tego globalnego raportu jest na czerwiec tego roku. Lokalnie pewnie będziemy się do tego odnosić w lipcu, ale dzisiaj chcemy się już z Państwem podzielić wstępnymi wynikami tego badania. Jeśli chodzi o kluczowe wnioski wynikające z tego badania, to przede wszystkim kwestia związana z faktem, iż doświadczeni liderzy na rynku M&A przeprowadzają badanie ESG due diligence przed każdą transakcją. Na podstawie wyników naszych badań wynika, iż 85% respondentów tak naprawdę uwzględnia aspekty ESG w ramach swoich priorytetów w kontekście transakcji fuzji i przejęć. To, co obserwujemy aktualnie na rynku, to fakt, iż
coraz więcej transakcji, i to także obserwujemy w ramach projektów, które realizujemy na co dzień, uwzględnia aspekty ESG, co wynika z większej świadomości inwestorów, którzy rozumieją, że elementy związane z ESG są ważne nie tylko w aspekcie planowania, ale także i realizowania założeń danej transakcji. Z drugiej strony, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, badanie ESG due diligence jest jednym z najlepszych sposobów w kontekście identyfikacji wszelakich czynników ryzyka. Z naszego badania wynika, iż inwestorzy, którzy często przeprowadzają badanie ESG due diligence, byli bardziej skłonni do stwierdzenia, że w przeszłości zidentyfikowali jakieś istotne informacje bądź ryzyka, które miały wpływ na transakcje. Z drugiej strony, jeśli chodzi o inwestorów, którzy rzadziej przeprowadzali takie badanie, ten odsetek w kontekście identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z elementami ESG był stosunkowo niższy, bądź nawet niektórzy z inwestorów stwierdzili, że nigdy nie zidentyfikowali żadnego ryzyka w kontekście tematyki ESG. To może budzić drobny niepokój, w szczególności w kontekście wszystkich osób, które na co dzień zajmują się tematyką transakcyjną, bo może to oznaczać, że ci inwestorzy nawet nie zdają sobie sprawy z potencjalnych ryzyk, które czają się w ramach danego przedsiębiorstwa właśnie w tych obszarach ESG. A jakie mogą mieć bezpośredni wpływ na transakcje te wszystkie elementy związane z ESG? 64% respondentów wskazało, że istotne, zidentyfikowane ryzyka bądź ważne informacje w tematyce szeroko pojętej ESG może stanowić tak zwany deal breaker. Deal breaker, czyli czynnik decydujący o wstrzymaniu bądź zaniechaniu transakcji. To, na co chciałabym zwrócić także Państwa uwagę, to na wysoki odsetek respondentów, w szczególności inwestorów strategicznych, czyli branżowych, którzy wskazali, że identyfikacja istotnych ryzyk z zakresu ESG może wymagać na uzyskanie od strony sprzedającej niezbędnych gwarancji bądź wręcz odszkodowań, tak zwanych indemnities. Z drugiej strony te kwestie związane z ryzykiem ESG mogą zostać odzwierciedlone następnie w cenie zakupu bądź sprzedaży, tak? Na zasadzie obniżenia tej ceny. Dlatego to, co chciałabym, aby Państwo zapamiętali z tego slajdu, to przede wszystkim kwestię taką, aby analizować te aspekty ESG due diligence, aspekty ESG w ramach due diligence, z tego względu, że jeżeli Państwo byliby następnie w roli inwestorów, którzy chcieliby przejąć dany podmiot, aby posiadali Państwo pełny obraz sytuacji i aby byli Państwo bardziej świadomi w kontekście podejmowania decyzji, a tym samym w kontekście uniknięcia ewentualnych przyszłych strat. Jeżeli chodzi o kwestię due diligence, to nie jest to tylko identyfikacja ryzyka czy mitigacja tego ryzyka, ale też poszukiwanie wartości. I tak naprawdę dojrzali inwestorzy, dojrzałe spółki mówią, że w 67% widzą tutaj właśnie kwestię tworzenia wartości. Już w spółkach mniej dojrzałych czy niedojrzałych te procenty spadają do 42% i do 16%. Więc tak. Tak naprawdę, gdy rozmawiamy, przeprowadzając też to badanie, przeprowadzaliśmy wywiady z graczami na rynku transakcji. Między innymi rozmawialiśmy z funduszami private equity, gdzie usłyszeliśmy, że już ESG due diligence jest elementem tak naprawdę transformacji spółek portfelowych właśnie w kreowaniu wartości. A z kolei właśnie ci mniej doświadczeni inwestorzy czy spółki bardziej postrzegają to przez pryzmat właśnie mitygacji ryzyka. Jeżeli mówimy o tych wartościach dodanych, to właśnie jakie elementy mogą być tutaj postrzegane jako wartość dodana? Oczywiście tych elementów wartości dodanych może być bardzo dużo i zależy to w dużej mierze od danej strategii biznesowej, którą dani inwestorzy próbują forsować. Natomiast jeśli miałabym wymienić takie najważniejsze, to przede wszystkim temat optymalizacji kosztów, który się pojawił już tutaj podczas tej konferencji.
optymalizacja kosztów, czyli poprzez wdrożenie niezbędnych praktyk, procedur zgodnych ze standardami ESG, przedsiębiorstwo, które jest przedmiotem naszej transakcji, może dążyć do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, takich jak energia elektryczna czy woda, poprzez przykładowo optymalizację procesów bądź wdrożenie pewnych ekologicznych rozwiązań technologii, co w konsekwencji może wiązać się z obniżeniem kosztów operacyjnych, a docelowo z poprawą wyniku finansowego. Oczywiście nie należy tu zapominać o niezbędnych elementach wydatków inwestycyjnych, które należy jednak ponieść na początku tej przygody związanej z optymalizacją kosztów. Z drugiej strony kolejnym elementem, który może wpłynąć jako ta wartość dodana, jest kwestia ulepszenia procesów i procedur. To zaś może się przełożyć na tak naprawdę większą kontrolę nad ryzykiem biznesowym, co w konsekwencji może przyczynić się do lepszych efektów tej transformacji i integracji już po zakończeniu transakcji, a docelowo na wzrost przedsiębiorstwa, bo o to chodzi w akwizycjach, aby zwiększyć potencjał przejmowanej spółki. Kolejnym elementem jest oczywiście wzrost produktywności. To się może wiązać ze skróceniem czasu produkcji bądź zwiększeniem produktywności danej produkcji. Tak? I kolejnym elementem, o którym należy pamiętać, jest oczywiście poprawa relacji z interesariuszami pomiędzy przedsiębiorstwem a interesariuszami. Przykładowo wdrożenie skutecznych procedur lub działań w związku ze społeczną odpowiedzialnością może budować pozytywny wizerunek nie tylko w oczach klientów czy partnerów biznesowych, ale także pracowników. To, co chciałabym, aby Państwo zapamiętali w ramach tego wystąpienia i tego slajdu, to element związany z faktem, iż kwestie związane z identyfikacją tej wartości dodanej tak naprawdę należy identyfikować na jak najwcześniejszym etapie transakcji, właśnie na etapie due diligence, ponieważ to pomoże nam przygotować odpowiedni plan działania, aby następnie zrealizować założone cele. Wyniki badania due diligence tak naprawdę odzwierciedlane są potem w planie po zakończeniu transakcji, tak? Ustalana jest strategia dla spółki przejmowanej. Ja nie będę ukrywała, że w obecnym czasie, w momencie, gdy robimy to ESG due diligence, bardzo często wyniki są takie, że spółki, czyli te targety, tak naprawdę wielu rzeczy nie mają, ale pozwala to na to, żeby oszacować koszty, jakie są związane z koniecznością wdrożenia tego ESG po transakcji. I tak naprawdę może być wiele tych działań, które można rozważyć w kontekście tych działań po zakończeniu transakcji. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę spółkę, która raczej nie jest dojrzała w kontekście wszystkich zagadnień ESG, to takie najczęstsze kroki, które są proponowane i rekomendowane, to przede wszystkim opracowanie planu działań związanego z ESG. Taki plan to świetne narzędzie do ustrukturyzowania wszelkich działań, które są niezbędne do wdrożenia po transakcji, w takim celu, aby uwzględniały one nie tylko te elementy związane z tematyką ESG, ale żeby wkomponowywały się także w ogólną strategię biznesową w odniesieniu do przejmowanego podmiotu. Taki plan działania ma służyć także elementowi poprawy skuteczności wdrażania tych działań w taki sposób, aby szybciej osiągnąć założone cele, a następnie przyczynić się do wzrostu danego przedsiębiorstwa. Drugim elementem może być w ogóle kwestia związana z wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju w ramach danego przedsiębiorstwa, ponieważ niektóre spółki jeszcze daleko są w tych elementach związanymi z tematyką ESG. Kolejnym elementem może być stworzenie zespołu do spraw ESG. Bardzo często w odniesieniu do tych spółek, które nie są dojrzałe w kontekście tematyki ESG, tak naprawdę ta wiedza i procesy, które funkcjonują w ramach danych spółek, są bardzo rozproszone, więc istotne jest, aby zebrać te wszystkie osoby odpowiedzialne z różnych obszarów w ramach danego podmiotu, aby tak naprawdę ten zespół ESG mógł
po pierwsze wprowadzać te wszystkie procesy i zmiany, które są założone przez inwestora, ale z drugiej strony, aby sam proponował potencjał na rozwój danego obszaru. Kolejnym elementem oczywiście jest temat integracji wymagań ESG w łańcuchu dostaw. To się ma w szczególności zastosowanie do podmiotów, które współpracują z dostawcami, którzy nie są objęci regulacjami Unii Europejskiej. I ostatnim bardzo kluczowym elementem jest temat związany z regularnym monitorowaniem, raportowaniem i komunikowaniem postępów, ponieważ na samej transakcji i samym przygotowaniu przygotowanie planu działania w zakresie ESG, ta cała transformacja i przygoda się nie kończy. Podsumowując, chciałabym, żeby Państwo tak naprawdę zapamiętali cztery rzeczy. Pierwsza rzecz, że z jednej strony ESG due diligence to identyfikacja ryzyk i możliwość zapobiegania transakcjom, które są dla Państwa zbyt ryzykowne. Z drugiej strony to możliwość kreowania wartości, przygotowania się do zamknięcia do planu po zamknięciu transakcji. A z trzeciej strony ESG due diligence może być niezbędne dla Państwa dla uzyskania finansowania. Także bardzo dziękujemy za uwagę, zapraszamy do kontaktu.